Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Pod takim hasłem obchodzimy dziś 30. Światowy Dzień Chorego. W specjalnym orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek mówił o miłosierdziu rozumianym jako bliskość z chorymi. Zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie potrafili ofiarować pacjentom wraz z odpowiednią opieką swoją braterską bliskość. Uroczystości związane z Światowym Dniem Chorego odbywały się dzisiaj w całej Polsce, między innymi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski, nawiązując do orędzia Ojca Świętego Franciszka, wskazał na cierpienie jako drogę do ściślejszej komunii z Bogiem. Chodzi o to, aby chrześcijanie, ludzie wierzący zatem, otwarli się na Boga jako źródło ufności, którą to ufność powinien w Bogu pokładać każdy człowiek chory. Z kolei w słowie skierowanym do chorych w Gdańsku pasterz archidiecezji gdańskiej ksiądz biskup Wiesław Szlachetka podkreślił zbawczy sens cierpienia i choroby. Znam wiele przykładów, gdy ktoś wskutek choroby powrócił do Boga i zmienił swoje życie. Mając na uwadze zbawienie, które obejmuje naszą wieczną przyszłość, przestaje mieć wartość absolutną powiedzenie, że najważniejsze jest zdrowie. O modlitwę za chorych apeluje ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, biskup diecezji legnickiej. By cierpienie łączyć z modlitwą, ofiarowywać w najróżniejszych intencjach, które sam Duch Święty podpowie. Cierpiącym nieodłącznie towarzyszą duchowni. Chorzy mogą skorzystać z sakramentu pokuty, Eucharystii, a także namaszczenia chorych. Modlitwa przynosi uzdrowienie, ten sakrament i odpuszczenie grzechów. Wtedy, kiedy dany chory nie może skorzystać z sakramentu pokuty. Bliskość z chorymi, zarówno duszpasterska, jak i medyczna, wymaga pewnej empatii, wskazuje prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów, profesor Jan Dudala. Nie ma dobrego kontaktu bez empatii, tak sądzę, albo jestem pewien. Natomiast w tych pandemicznych czasach, kiedy lekarz i pielęgniarka występują, jak tutaj doktor Skoczyński mówił, w zbroi, kiedy chory nie widzi jego oczu, nie widzi jego twarzy, no to jest bardzo trudniejsza ona jest do zrealizowania. Chorzy nie powinni umierać w samotności, nawet w dobie pandemii COVID-19, podkreśla koordynator szpitala tymczasowego w Pyrzowicach dr Szymon Skoczyński. Niestety w tej pandemii jest tak, że my nie możemy zawsze mówić o tym, że sukcesem będzie wyleczenie chorego, bo tak nie jest. W wielu sytuacjach sukcesem jest to, że ten pacjent zgaśnie bez bólu, odejdzie nie w samotności. Na to samo zwracał uwagę Ojciec Święty Franciszek w dzisiejszym orędziu. Kiedy się dobrze rozejrzymy w naszym środowisku, w naszej rodzinie, to wszędzie są osoby, które potrzebują naszej bliskości, naszego zrozumienia, naszej pomocy. Podkreślał metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. W wielu miejscach mszy świętej towarzyszył sakrament namaszczenia chorych. Światowy Dzień Chorego jest jednocześnie wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes. To tam w 1858 roku Matka Boża ukazała się ubogiej pasterce świętej Bernadecie Subiru. Podczas objawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.